Cześć, witam was w jakże największym i najpotężniejszym imperium galaktycznym, najpotężniejszego imperatora, jaśnie oświeconego Divionera, władcy galaktyki wszechświatów, planet, układów i czego tylko tam można sobie jeszcze wymyśleć. Otóż niebawem wychodzi DLC do gry Stellarisa i Divioner wraca do gry. Tak, i do serii w sumie chyba też. Może w nieco innej formie zmienionej, o ile czas pozwoli, ale będę właśnie wracał i napawał się nowym dodatkiem. Dodatek ten wychodzi 15 kwietnia. Wprowadza nowe mechaniki. Znowu trzeba będzie się uczyć chyba, myślę, gry. Ewentualnie jeszcze tam wprowadzają jakiś inny wygląd interfejsu, z tego co gdzieś zasłyszałem. Niespecjalnie jakoś wczytywałem się w dokładne przeróbki już nam dobrze poznanego Stellarisa, tylko mniej więcej czego można się spodziewać. Można na koniec zrzeszyć całą galaktykę przeciwko potężnemu kryzysowi, ewentualnie samemu stać się takowym kryzysem, który będzie zagrażał całej galaktyce. No i to będzie coś ciekawego, nowego. No i jest opcja szpiegostwa. No to brakowało takiej infiltracji. No cóż, z mojej strony to będzie wszystko. No nie będę sobie rozpoczynał gry w Stellarisie. Ja już mam to DLC, generalnie to dostałem prezencik od Tioxa, przyjaciela mojego serdecznego, najlepszego. Prezencik. I już znajduje się w mojej bibliotece Steam. Ale jest jeszcze opcja, że dostanę jeden klucz, to podaruję ziomkowi jednemu. No i tak. Za około 3 tygodnie startujemy ze Stellarisem, a tymczasem myślę, że coś się wymyśli do tych 3 tygodni, coś w sumie popatrzę, powrzucam, może coś ponagrywam z jakichś innych gierek w ramach się w miarę oczywiście możliwości czasowych. No i tak, oto jest zresztą jest opisane. Zostań uosobieniem zagrożenia, bądź ogniem, który trawi galaktykę i może położyć kres jej istnieniu. Dobra, to są rzeczy akurat, które każdy na własną rękę sobie może przeczytać. I opiekun galaktyczny przekonaj galaktyczną społeczność, aby mianowała ciebie... bo był niby ten możliwość z korzyści z rozwoju, który obrońcy galaktyki dawał, ale to tak troszeczkę tam cię lubili, troszeczkę większe obrażenia przeciwko kryzysom, ale to i tak nic nie zmieniało w sumie. A tutaj taki obrońca galaktyki, to opiekun galaktyki, no to już tutaj mianują imperia ciebie. To jest ciekawe. Szpiegostwo, no wiedza to potęga oczywiście, to można ładnie tutaj fajnie sabotować, pewnie będzie można się wywiad robić potężny. No i nowy zestaw skafandrów. Nowe modele statków, tak inspirowane osiągnięciami najwyższych imperiów w historii gatunku science fiction. Dzięki nim wygląd twojego mocarstwa będzie należycie odpowiadał twojej potędze zarówno podczas podbiegu galaktyki, jak i w trakcie triumfalnego marszu poprzez jej zgoliszcza. Ale pięknie to ujęte jest. No cóż, ja się jaram tym DLC, zresztą jak każdym w takim większym do Stellarisa też będzie chyba aktualizacja 3.0, także będzie fajnie. No i cóż, zapraszam oczywiście na tę serię z tego Stellarisa. Trzymajcie się i strzała.